Jedyny dobry czas to jest czas tu i teraz. To tylko tu i teraz możemy wziąć pełną odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje słowa, za to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Mamy zadanie do wykonania i choćby nie wiem co, jesteśmy w tym jako te wojowniczki, jako te samurajki. To jest nasza robota i nikomu nic do tego. To jest nasz cel i my to doprowadzimy do końca. Jakby mi to gardło się jakby rozpłynęło. Poszło mi to wszystko do góry, do mojej głowy, naszły mi łzy do oczu. Zaczęłam w ogóle płakać. Zostałam wychowana na grzeczną dziewczynkę, która miała dostawać szóstki, a nie piątki, która musiała mieć wzorowe zachowanie. I przez wiele lat przyznaję, że w ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że nie mam głosu. Pamiętam doskonale moment, w którym odzyskałam swój głos. Cześć, moja droga strong siostro. Dziś opowiem Ci bajkę. Za górami, za lasami żył sobie dobry król, który miał córkę i 11 synów. Kiedy zmarła jego żona, poślubił złą kobietę, czarownicę, która nie trawiła jego dzieci i chciała się ich pozbyć. 11 synów przemieniła w łabędzie i wygnała z zamku, a córkę oddała na wychowanie obcym ludziom i zakazała powrotu do momentu, kiedy skończy 15 rok życia. No i faktycznie dziewczyna po skończeniu 15 roku życia chciała wrócić do domu, wrócić do rodziny, wrócić do ojca, ale wzięła ją wtedy na bok macocha i powiedziała, że ona ją specjalnie przygotuje na to spotkanie z ojcem. Po czym rzuciła na nią czar i dziewczyna zbrzydła do tego stopnia, że własny ojciec jej nie poznał i znowu wygnał ją z zamku. Dziewczyna tułała się po lesie, samotna, zrozpaczona, smutna, kiedy spotkała staruszkę, która się nią zaopiekowała. I ta staruszka powiedziała jej, że widziała parę dni temu nad jeziorem 11 łabędzi ze złotymi koronami na głowach. Dziewczyna postanowiła to sprawdzić i po wielu, wielu dniach podróży dotarła na to jezioro, faktycznie spotkała 11 łabędzi, a kiedy zapadł zmrok, łabędzie zamieniły się w pięknych młodzieńców jej braci. Radość oczywiście ze spotkania była ogromna. Następnego dnia dziewczynie przyśnił się sen, w którym to dobra wróżka mówi jej, że żeby odczarować swoich braci, musi im z pokrzyw zebranych na cmentarzu o północy zrobić na drutach kurteczki. Ale jak będzie to zadanie wykonywać, musi milczeć. Absolutnie nie może się w ogóle odezwać. Dziewczyna następnego dnia zabrała się do pracy, zaczęła zbierać te pokrzywy, parzyć się nimi. Ogromny ból i poświęcenie, no ale zaczęła robić te kurtki. Pewnego dnia spotkała na swojej drodze księcia. I tak się mu spodobała, że ten książę postanowił zabrać ją do zamku. W tym zamku dziewczyna dalej robiła te kurtki, dalej chodziła na cmentarz, dalej zbierała te pokrzywy i w tym bólu ogromnym robiła, co miała zrobić. Pewnego dnia przy pracy przyłapał ją na robieniu tych kurtek kuzyn księcia, który zaczął rozpowiadać plotki, że dziewczyna chyba jest jakąś czarownicą, bo robi dziwne rzeczy. Książę na początku nie chciał wierzyć, no ale pewnego dnia, pewnej nocy wyszedł za nią i faktycznie okazało się, że ona na tym cmentarzu zbiera te pokrzywy. Nie wiadomo w ogóle o co chodzi i stwierdził, że no, pewnie jest tą czarownicą, więc powinna zostać skazana. Następnego dnia dziewczyna stanęła przed sądem, ale udało jej się te 11 kurtek, które zdążyła zrobić, schować pod spódnicę. I nagle 11 łabędzi przyleciało i ona im kazała szybko założyć te kurteczki. Oni je założyli, czar prysł i pojawili się jej bracia. Bracia wszystko wytłumaczyli, opowiedzieli całą historię, wszyscy uwierzyli. Książę oczywiście wybaczył dziewczynie, no i dalej chciał ją mieć za żonę. Bajka Andersena, który żył 150 lat temu, zakończyła się ogólnym szczęściem,
Dziewczyna żyła z księciem długo i szczęśliwie, jasna sprawa. I o tej przypowieści przypomniały mi kobiety Tatiana Cichocka i Katarzyna Miller w swojej książce Bajki rozebrane. I czytając tą książkę, łapałam się wręcz za głowę na myśl o tym, jak krzywdzące schematy dotyczące kobiet są wciąż powielane jeszcze przez tyle lat, czyli kobieta ma ciężką pracę do wykonania. Jest zła, zazdrosna kobieta. Jest biedna dziewczyna, która jest wykorzystywana. Pojawia się ojciec, który o niczym nie decyduje. Pojawia się chłopiec, który z kolei decyduje o wszystkim i nie ponosi żadnej odpowiedzialności. No i na koniec, pomimo tego, że mężczyzna chce skazać na śmierć swoją kobietę, ona mu wybacza i wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Czytając tą książkę, postanowiłam, że opowiem Ci tą bajkę, bo jest tam część tej bajki taka, która zarezonowała ze mną, bo jest bliska moim osobistym doświadczeniom, ale też przypominam, że jakiś czas temu zrobiłam ankietę, z której wynikało, że duża część z Was tkwi w relacjach, w których milczy i w których to nie mówi o swoich potrzebach, trwa w toksycznych relacjach, czy osobistych, czy zawodowych, mając silnie wpojoną uległość. Nie nauczyła się, nie wie, jak ma sobie z tym poradzić, do kogo ma się zwrócić i w ogóle jak ma o tym powiedzieć. I dlatego też tematem tego miesiąca jest głos. Chciałabym to milczenie odczarować. Chciałabym rzucić na nas jakieś cudowne zaklęcie, które nam przywróci ten głos. Chciałabym, żebyśmy zaczęły w końcu mówić o swoich potrzebach. I ja również chciałabym to milczenie przerwać, czego wyrazem jest ta kampania Strong Siostra i to, że w ogóle zabieram głos. Chciałabym, żebyśmy mówiły dużo o swoich potrzebach, o swoich odczuciach, o swoich emocjach, żebyśmy się nie bały ocen, żebyśmy wyrażały siebie, żebyśmy zaczęły mówić, że nie jesteśmy od wszystkiego, że nie wszystkie obowiązki należą do nas, żebyśmy się nauczyły delegować te obowiązki, żebyśmy mówiły, co lubimy, co chcemy, czego nie chcemy, żebyśmy jasno komunikowały swoje potrzeby i żeby ten głos, którym będziemy mówić, był mocny i stanowczy. Wciąż z serca, ale mocny na tyle, żeby był w stanie coś zmienić. Zostałam wychowana na grzeczną dziewczynkę, która miała dostawać szóstki, a nie piątki, która musiała mieć wzorowe zachowanie. Nie mówiłam nic, kiedy mi ktoś zarzucał coś, czego nie zrobiłam, albo wmawiał mi to, jaka ja powinnam być, albo co powinnam robić. Przez większość życia czułam, jakbym miała taką gulę w gardle, która się pojawiała w momentach, kiedy wewnętrznie czułam, że nie wiem, ktoś w mojej obecności na przykład kłamie, albo jest agresywny w swoich komunikatach, albo wmawia mi coś, czego ja nie czuję, albo co nie jest w ogóle moje. I przez wiele lat przyznaję, że w ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że nie mam głosu. Ale nie w takim sensie, że nie mam głosu, bo nie jestem w stanie nic powiedzieć i muszę milczeć. Tylko w takim sensie, że nie używam tego głosu w momencie, kiedy faktycznie czuję, że powinnam stanąć w swojej obronie, że powinnam się odezwać, że chciałabym wypowiedzieć swoje zdanie na dany temat. I często bałam się powiedzieć to, co czuję, bo bałam się odrzucenia, bałam się ocen, bałam się tego, że mogę może kogoś skrzywdzić swoimi ocenami. Dużo strachu się za tym generalnie kryło. Jakiś czas temu zadawałam Wam pytanie, co będzie tematem przewodnim kolejnego miesiąca. Pojawiły się różne odpowiedzi. Samoakceptacja, w ogóle akceptacja, wiara w siebie, osiąganie celów i tak dalej. Wszystko pięknie, ale nie tak szybko. Żeby te ogromne cele osiągnąć, uważam, że najpierw musimy odzyskać swój głos, bo to on nas wyraża, to dzięki niemu mówimy o swoich uczuciach, o swoich emocjach, o swoich myślach. W wypowiedzianych słowach kryć się może ogromna moc i energia. I sposób komunikacji jest oczywiście równie ważny. I szalenie ważne jest to, żeby mówić o swoich potrzebach w sposób nieagresywny, w sposób, który nie krzywdzi innych, ale przede wszystkim, który nie krzywdzi nas samych. Pamiętam doskonale moment, w którym odzyskałam swój głos. Mówiłam Ci wcześniej o tej guli, którą czułam przez większość życia w różnych sytuacjach.
Zadziało się to na cirklingu, czyli na spotkaniach grupowych, w których uczestniczę już od prawie 2 lat. I na to spotkanie przyszła nowa dziewczyna. No i ta dziewczyna w pewnym momencie zaczęła opowiadać bardzo dużo historii różnych. Cirkling nie jest o opowiadaniu historii. Cirkling jest o tym, co się dzieje tu i teraz z nami, z naszymi emocjami. Jakby to jest współtowarzyszenie sobie w pewnym kręgu. I jakby to opowiadanie historii trochę mnie tak wybijało jakby z tego czucia samo siebie, jakby z całego tego procesu. No ale ona cały czas tą historię opowiadała, się w ogóle nic nie odezwałam, nie przerwałam jej w żadnym momencie jej opowiadań. Grupa też nie zareagowała. No i ten nasz czas upłynął. No i po tym całym spotkaniu zadzwoniłam do Ani, do naszej mentorki i opowiedziała mi o tym, że jakby bez sensu trochę no, opowiadanie tej historii, że mam takie poczucie, że tracę swój czas, no bo jakby ta historia może niekoniecznie mnie dotyczy i niekoniecznie mnie interesuje i przecież to nie jest o tym i tak dalej, i tak dalej. I wtedy Ania się mnie zapytała, dlaczego przecież przez to całe prawie, nie wiem, 2 godziny w ogóle nie odezwałam się i nie powiedziała mi o tym. Na co ja stwierdziłam, że nie wiem dlaczego po prostu nie, bo nie wiem, bo może nie chciałam jej wtedy w jakikolwiek sposób skrzywdzić. Może dla kogoś innego ta historia była ważna. Szczerze mówiąc, w ogóle nawet nie wiedziałam dlaczego. No, były to pewne obawy i jakby strach przed jakimś odrzuceniem, strach przed tym, że ona sobie coś tam o mnie pomyśli, że może się wywyższam, że będę jej tu teraz mówić, jak to ma wyglądać i tak dalej. No, różne za tym strachy stały. No ale dało mi to oczywiście do myślenia. No i na następnym spotkaniu, również w podobnym składzie, znowu zaczęło się to opowiadanie historii. I trwało to dosyć długo, bo chyba z 30 minut wierciłam się w jednym miejscu i wierciłam i niewygodnie mi było i zmieniałam pozycję i tu mi coś tam, mnie tu bolało, tu mi coś gorąco mi się robiło i szła mi ta gula i ta gula mi się w tym gardle robiła coraz większa i czułam, że muszę coś powiedzieć, że muszę w końcu ten sprzeciw zgłosić, ale jakby jeszcze nie. I tak czekałam. Ale w końcu się odważyłam i w końcu powiedziałam spokojnie, że stop, że jakby ja się na to nie godzę, że to nie jest opowiadanie historii, bo to. I powiedziałam to. I w momencie, kiedy to powiedziałam, nagle to gorąco, które mi jakby wpłynęło od samego mojego brzucha, zaczęło mi tu napierać na to gardło i jakby mi to gardło się jakby rozpłynęło. Poszło mi to wszystko do góry, do mojej głowy. Naszły mi łzy do oczu. Zaczęłam w ogóle płakać. Nie wiedzieć dlaczego. Po prostu czułam się, jakby mi się coś uwolniło. I nagle tak zapadłam się. I te barki mi tak opadły. Spojrzałam na moją Anię i tak zauważyłam u niej taką dumę, bo ona wiedziała, o co chodzi i widziała ten proces i widziała, jak to się w ogóle zadziało. Bo w ogóle niesamowita energia w ogóle. Ja czułam tę energię po prostu, jak nagle się wyzwala i dzieją się niesamowite rzeczy. No i faktycznie poczułam niesamowitą ulgę. To był moment przełomowy, który dał mi wolność wypowiadania się później. Każdy następny raz, kiedy czułam, że muszę się wtrącić, że muszę powiedzieć coś, muszę się wypowiedzieć, bo tak czuję, był dla mnie już łatwiejszy, ale do tej pory nie jest idealnie, no bo przecież skoro przez większość mojego życia nie miałam tego głosu i nie nauczona byłam pewnych rzeczy, no to teraz jest z tym trudno. Natomiast na pewno odzyskanie tego głosu dodało mi wiary i uruchomiło pewne dalsze procesy. I dlatego ten wątek tej dziewczyny, która ma siedzieć cicho, bo ma misję do zrobienia i do wykonania, jest mi bardzo bliski. Dlatego chciałam Ci o tym opowiedzieć. Bo jakiś czas temu, przed rozpoczęciem kampanii Strong Siostra, miałam taki dosyć spory spadek mocy i wiary w siebie. Bo zaczęłam sobie wymyślać historię tego typu, że to jest może jeszcze nie ten moment. Może jednak jestem jeszcze za mało doświadczona, za młoda. Może jednak jeszcze powinnam siedzieć cicho, może powinnam się odezwać dopiero za jakiś czas, jak jeszcze zrobię to i to. Że to może nie jest jeszcze ten moment.
Dzięki Wam, Waszym wiadomościom, praktyce rozwojowej postanowiłam przełamać ten schemat. Chcę i będę mówić i nie będę czekać na lepszy moment, bo nie wiem, kiedy ten moment miałby nastąpić. I w ogóle kto decyduje o tym, że to już jest ten moment, kiedy zaczniemy mówić to, o czym myślimy i to, co czujemy. Jedyny dobry czas to jest czas tu i teraz. To tylko tu i teraz możemy wziąć pełną odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje słowa, za to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zwróć uwagę jeszcze proszę na jeden wątek. Dziewczyna u Andersena milczy, ale ma zadanie do wykonania. Ona wręcz nie chce nikomu o tym powiedzieć, bo to jest jej robota i proszę się nie wtrącać. I przyszło mi do głowy, że to jest trochę tak, jak mamy w życiu dookoła siebie pewne osoby, które chętnie nas wyręczą w zadaniach, ale nie dlatego, żeby nas jakoś wesprzeć i nam pomóc, ale dlatego, że chcą nam pokazać, że oni to zrobią lepiej. I w ten sposób zabierają nam pewną sprawczość, pewną moc. Zabierają to, co jest naszą kreacją, coś, pod czym ty chcesz się podpisać i w czym jest zaklęta twoja moc. I tu Eliza pokazuje nam swoją sprawczość, swoją moc. Ona jest zatwardziała w tym, jest jak wojowniczka, jest jak samurajka, która po prostu ma robotę do wykonania i ona ją zrobi, choćby nie wiem co. Zrobi to, bo tak postanowiła. A przecież nie wiadomo było, jak to się zakończy, bo tak naprawdę jej się tylko przyśniło, że w ten sposób może odczarować swoich braci. Jest jeszcze jeden wątek, który mnie poruszył, to smaganie się tą pokrzywą, zbieranie jej, te oparzenia, jaki ból, jakie poświęcenie tej dziewczyny. I tutaj mi się nasuwa porównanie do tego, jak my na treningach robimy to samo. Jak smagamy się tą pokrzywą, jak rzucamy tymi hantlami, jak robimy te burpee, jak dajemy z siebie wszystko, to jest nic innego jak pozostanie właśnie przy tym zadaniu. Mamy zadanie do wykonania i choćby nie wiem co, jesteśmy w tym jako te wojowniczki, jako te samurajki. To jest nasza robota i nikomu nic do tego. To jest nasz cel i my to doprowadzimy do końca. Chcę widzieć w tym elemencie bajki coś pozytywnego. Chciałabym, żebyśmy wyciągnęły z tej deprecjonującej kobiety opowieści coś, co nas będzie wspierać, co nas będzie motywować, bo trochę tak jest w tym życiu i w tym sporcie, że ten sport dodaje nam charakteru. Można śmiało powiedzieć, że kształtuje nasz charakter. Ja jestem osobą, która nie odpuszcza i nie wiem, czy dlatego, że właśnie uprawiam sport, czy to sport mnie ukształtował właśnie w taki sposób, że nie odpuszczam. Ta systematyczność i regularność jest bardzo ważna, ale ważne jest też, moja droga strong siostro, żebyś znalazła sobie jakiś wentyl. Sport pozwala nam rozładować energię, pozwala nam zmierzyć się ze swoimi problemami. Jak jest źle, to trzeba znaleźć czas dla siebie i spróbować upuścić trochę tej energii, bo czy to będzie ta energia dobra, czy to będzie ta energia zła, to ona jednak się kumuluje i ona może się obrócić przeciwko nam. Więc musimy tę energię wyzwolić, musimy czasami tupnąć, musimy czasami krzyknąć, musimy rzucać tymi ciężarami czasami, biec, pływać, wypocić. To jest dobre. I mój manifest, moja droga strong siostro, jest taki, żebyśmy krok po kroku budowały sobie odwagę do tego, żeby mówić sobie, że jesteśmy piękne każdego dnia. Żebyśmy budowały sobie odwagę do tego, żeby jasno komunikować swoje potrzeby i z mocą. Żebyśmy budowały sobie odwagę do tego, żeby egzekwować od innych ich obowiązki. Żebyśmy budowały sobie odwagę do własnego zdania z szacunkiem do zdania innych osób. Nie poddawaj się, moja droga strong siostro, choć piszesz mi, że czasem tracisz nadzieję, chciałabym Cię zapewnić o tym, że Twój głos jest słyszalny i że ja chcę go słuchać. Przez najbliższe miesiące kampanii Strong Siostra będę chciała Cię wspierać tak, jak potrafię. Będę Ci chciała dawać narzędzia. Może poprzez opowiadanie moich historii, moich doświadczeń, w jakiś sposób coś z Tobą zarezonuje, może da Ci coś do myślenia. I to jest jeden aspekt, czyli jakby bycie w tej kampanii, słuchanie tych materiałów. Ale druga sprawa to jest Twoja własna praca nad sobą. Może jesteś szczęśliwą posiadaczką planera Strong Siostra, w którym to znajdują się pytania i aktywacje, które są szalenie istotne w Twoim procesie zmiany. No ale przede wszystkim w tym miesiącu chciałabym, żebyś się skupiła na tym głosie. I zabranie przez Ciebie głosu
może być na przykład rozpoczęcie treningów, bo może przez ostatni czas twoja rodzina nie dowiedziała się od ciebie, że ty chciałabyś zacząć trenować, że chciałabyś znaleźć czas dla siebie, że potrzebujesz tego czasu dla siebie, że potrzebujesz tych 2-3 godzin w tygodniu na to, żeby właśnie wyrazić siebie, żeby rozładować pewne emocje. Postaraj się powiedzieć może o swoich potrzebach. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak rozpocząć, możesz zacząć iść po prostu sobie pobiegać, możesz chodzić na spacery. Jeżeli chciałabyś ćwiczyć w domu, możesz skorzystać z moich planów Strong Home Gym. Jeżeli chcesz wyjść na siłownię, zapraszam do skorzystania z planów Strong Gym. Ale możesz też ćwiczyć, co tylko sobie chcesz, po to tylko, żeby po prostu poczuć się lepiej. A teraz mam dla ciebie zadanie. Aktywacja. Uwaga. Przypomnij sobie taką sytuację, może analogiczną do takiej, którą miałam ja, kiedy mi się zbierała ta energia i ta gula mi rosła, ale siedziałam cicho i nic nie powiedziałam. Może miałaś taką sytuację. Przypomnij o sobie dokładnie, zwizualizuj sobie ją, w jakich to było okolicznościach, kto był przy tej sytuacji, kto ci coś mówił, jaka była wtedy pogoda i potem jakby co czułaś w tej sytuacji, co czułaś w ciele. I wypowiedz na głos to, co powinnaś powiedzieć wtedy. Wypowiedz to na głos, to jest bardzo ważne. To, co powinnaś, albo to, co chciałaś powiedzieć wtedy. I poczuj, zapisz to, co czujesz w tym ciele. Dokładnie. Jakie są emocje, co ci towarzyszy przy tym, czy pojawiały ci się jakieś ciarki, czy czujesz gdzieś jakąś blokadę. To jest bardzo ważne. Zapisz to sobie, bo do tego na pewno wrócimy. Ale pamiętaj, wykonywanie tych zadań jest bardzo ważne. No i tyle ode mnie, jeżeli chodzi o wprowadzenie do kolejnego miesiąca, drugiego miesiąca kampanii Strong Siostra. Jeżeli chcesz wesprzeć tą kampanię, a przede wszystkim Centrum Praw Kobiet, któremu to przelewam zawsze 10% zysków, czy to z koszulek, czy to z bluzy, czy jakiegokolwiek innego produktu Strong Siostra, zapraszam na moją stronę, zostawiam Ci link na dole. Daj mi znać, co Ty o tym myślisz, jakie są Twoje odczucia, jakie są może Twoje doświadczenia. Nie musisz mi pisać kolaboratów, możesz mi po prostu dać znać zwykłym serduszkiem i uśmieszkiem w komentarzu pod tym filmem. Życzę Ci powodzenia w odzyskiwaniu swojego głosu, szczególnie w tym miesiącu, albo w tym, żeby on nabierał większej mocy. Dziękuję Ci za ten czas, jaki mi poświęciłaś. Widzimy się za miesiąc. Do zobaczenia.